Witam, witam wszystkich chętnych i zapraszam na małą przygodę bushcraftową, survivalową, jak kto woli. O, w tej chwili jestem w trakcie wybierania miejsca na testy sprzętu, który mam ze sobą. O, tu myślę, że znajdę coś przy tym bunkrze ukrytym wśród drzew. Tam jest kolejny bunkier. O, jak zobaczycie, dobrze. Tam jest w oddali taki zadrzewiony kolejny bunkier. No i tu w ogóle u mnie w miejscowości, gdzie mieszkam, wzdłuż rzeki Odry, no jest mnóstwo takich bunkrów poniemieckich. Ale ja tutaj w tej chwili nie będę więcej na ten temat mówił nic. No kiedyś może zrobię odcinek o jakimś bunkrze. Na TikToku kiedyś na live prowadziłem takie odcinki i pokazywałem 3 lub 4 bunkry. No na moim kanale YouTube zresztą można sobie sprawdzić, tam u dołu w filmikach można zobaczyć, jakie te bunkry są i co nieco tam podzieliłem się wiedzą. A tymczasem patrzcie, jak pięknie, patrzcie, jakie nasłonecznienie rewelacyjne, wprawiające w świetny nastrój. Tam ktoś jedzie. Tam jest taka szczelnica poniemiecka, jak się dobrze przyjrzycie. A jak nie zdążyliście, to trudno. Dobra, idziemy dalej szukać, bo mało czasu jest. No niewiele tego czasu mam praktycznie na testy sprzętu bushcraftowego. No nic, postaram się jakoś to wyrobić się z tym wszystkim. O. W razie dzisiaj bym się nie wyrobił tak jak chcę, to zaplanowałem w najbliższym czasie kolejny odcinek nagrać właśnie, aby spokojniej i dokładniej zaprezentować wam sprzęt, osprzęt. No i ten, i oprócz sprzętu co? No w ogóle pokazać okolice, ale to chcę zrobić w lesie, dlatego że osobiście bardzo lubię przyrodę. No las najlepiej na mnie tak oddziaływuje, las i jeziora. No i tutaj, no tutaj widzicie, za gęsto jest, nie mam jak za bardzo sznurków, nie widzę tutaj warunków. Tu te drzewa z daleka wydają się gęsto, no nie, nie, one są w dużych odległościach od siebie. No ja nie mam takich aż linek długich, żebym mógł zawiesić swój hamak i no to jest tu problemik, wyłonił się, ale nic, no oczywiście rozglądam się, walczę jak lew, żeby wam pokazać tutaj ten sprzęt, żeby go przetestować. Ale grube drzewa, no nie ma jak uwiązać, no wiecie co. Ja rozumiem, żeby wszystkim się nie szczęściło, ale żeby mi? Oczywiście żartuję. Aha, dobra, mam coś. Mam drzewka. Patrzcie, jest miejsce. Jest. O! Dobra. O! Tutaj widzę możliwość. O! Piękne miejsce. Jest. Dobra. Są tu drzewa takie, takie. Okej. Jest. Dobra. Zobaczcie. Tu jest
jedno drzewo, drugie. O, takie samosiejki. One są na tyle twarde, te niepotrzebnie po środku, tu holender rośnie. No bo by było piękne, bo to są tutaj takie dwa grubsze. Byłoby super, po środku bym sobie powiesił. No tu nie powieszę, bo tu wygnie się, to hamak poleci jeszcze. Tu znowu. No ale tu jest taka fajna para drzew. Ale ten mi przeszkadza z kolei. No nic. Tutaj oczywiście zostały śmieci wyrzucone. Tu jest drzewko jedno. No tu jest takie ciekawe zagęszczenie, powiem wam. No ale jak ja to mam rozłożyć. Holender, no gęściej by się przydało do lasu pojechać, no ale już nie ma dzisiaj na tyle czasu, aby wybrać się do lasu, ale na pewno to zrobię. Na pewno, jak mi nie wypadnie ważniejszego, wybiorę się do lasu. Zaraz jeszcze tu zobaczę. Jeszcze tu poszukamy drzew jakiś. Już jest coś drgnęło w temacie. Tam są za grube drzewa, nie mam takich sznurków aż długich, żeby to objąć, takie dęby solidne, ale to i tak nie bardzo by mi tutaj to pasowało. Dobra, mam to co mam i tu postaram się rozłożyć sprzęt i przetestować. No i teraz zaprezentuję wam tenże sprzęt. Tutaj kiełbaska na ognisko, nożyk i tak, pierwsze to hamak, chciałem moczyć, ale muszę wyjąć, bo się nie dostanę. Tu jest olej do rozpalania, tu jest pałatka, no i folia ratunkowa. Folia, to popatrzcie, to jest mój zestaw na dzisiaj. Oczywiście ja nie planuję dzisiaj tu spać, to są tylko takie testy sprzętu. Tam jeszcze camembert, serek, o, dobry. No co, jeszcze raz pokażę. O, jest plandeka, jest śpiwór, jest hamak, żeby nie spać na ziemi, i no bo to i szczury chodzą, i różna zwierzyna ogólnie. No i tu jest ta folia ochronna, to jest folia utrzymująca ciepłotę organizmu, rewelacyjnie sprawdzona, to jest ta grubsza, wojskowa. Powiem wam, że w domu przetestowałem, na przykład owinąłem się nią i w ekspresowym tempie już mi cieplutko w nogi było i zaraz w pozostałej części ciała odczuwalne ciepło było. Bardzo przyjemne takie, tylko że za mało objętościowo. Ja mam 1,72 m wzrostu, około 85 kg wagi i powiem wam, że no ciutko za mało, żeby tak chociaż 30 centów to bym się lepiej owinął, ale no może być. Biorąc pod uwagę, że ona będzie w śpiworze, jak w razie będę spał na nockę, bo też to planuję zrobić, nockę survivalową. Dobra, no i co, zaczynam w takim razie rozkładanie pałatki, nie pałatki, to ja rozłożę plandekę. O, no tu jest ciekawie. Aha, no właśnie, to zrobimy tak.
tu jest za mało. Te drzewo mi nie pasuje, no ale nie będę ciął. No to słabe miejsce. No do lasu mówię, nie mam jak pojechać, bo mam świetne lasy koło siebie. Tu znowu za bardzo zagrzebione. Coś jeszcze pomyślę, gdzie by tutaj zrobić. No, to by to te mi tak przeszkadza tu, a idealnie jest linia między tym drzewem a tym. A te stoi na drodze w linii prostej, a tu bym sznurek przewiesił, już bym rozkładał fajnie sobie wszystko, no ale niestety, no nie będę niszczył tej samosiejki tutaj. Dobra, spróbuję tak wstępnie zawiesić gdzie indziej. O, teraz drodzy, czy tam tani widzowie, patrzcie, o, jest jedna linka, tu, a to idzie, no to taka prowizorka troszkę będzie, jeżeli chodzi o rozłożenie. Okej. Tu zaczepione do jednego drzewa, to jest, ale tu znowu jak hamak, to się gałąź, jak ja się położę, nie może być tu. No kurczę. Tu. O, wysokość fajna, no ale też jak ja hamak przywieszę, będzie dziadostwo. Chyba jest, jeszcze jedno wyjście. Jest te drzewo tutaj, aha. No dobra, muszę zrobić małą przerwę, bo mam ręce zajęte, za chwilę wracam.